Szanowni Państwo, chciałbym powitać zgromadzonych na ostatnim już wykładzie z cyklu Kultura Dawnego Gdańska. Ostatnim wykładzie w tym roku oczywiście, bo będziemy nasze spotkania kontynuować także w roku przyszłym. Dzisiejszy wykład, który jak zwykle, tradycyjnie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta, pana Pawła Adamowicza, dzięki mecenatowi miasta Gdańska i środkom stamtąd pozyskiwanym, o czym nigdy nie zapominamy, a zwłaszcza nie zapominamy teraz na przełomie roku, o tym przypominać. Ten ostatni wykład wygłosi pan dr Marcin Szelle. Wykład będzie nosił tytuł Ochrona zdrowia w okresie międzywojennym w Gdyni i Gdańsku. Kilka słów o prelegencie. Gdynianin, który swoją działalność naukową i merytoryczną związał z tym miastem. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, napisał pod kierunkiem tutaj obecnego pana profesora Marka Andrzejewskiego, doktorat, który obronił oczywiście znakomicie, dotyczący higieny, ochrony zdrowia, ochrony zdrowia w okresie międzywojennym w Gdyni. I tej problematyce się szczególnie w swojej działalności aktualnej naukowej poświęca, ale jednocześnie jest, to znaczy był wcześniej pracownikiem Muzeum Miejskiego Gdyni, obecnie jest pracownikiem merytorycznym nowej placówki tam powstającej Muzeum Emigracji. Tutaj wielu z Państwa na pewno będzie bliskim stwierdzenie tego, że jest również zawołanym, dyplomowanym przewodnikiem po Trójmieście, a więc specjalizującym się w historii Gdańska. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i bardzo prosimy o wykład. Dziękuję. Oddaję panu głos. Nie wiem, czy potrzebny jest mikrofon, jak z Państwa perspektywy to brzmi. Czy mógłbym mówić bez, czy jest, że jeżeli byłaby konieczność, to oczywiście wezmę i będę się posiłkował mikrofonem. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo jest mi niezwykle miło pojawić się w tak zacnym gronie i w tak pięknym miejscu. O ile gdynianie pewnie zdarzali się już tu z prelekcjami, o tyle wydaje mi się, że takie tematy gdyńskie bądź łączone w Gdańsku są rzadkością. Mogę tak przynajmniej z obserwacji wnioskować, dlatego tym milej jest, że akurat mnie poproszono o zaprezentowanie takiego właśnie wspólnego tematu. Tematu, który będzie dotyczył obu tych miast w określonym akurat okresie historycznym, w którym no, można, jeśli nie o porównania, to przynajmniej o takie zestawienie się pokusić. No, wiadomo, że historia tych dwóch miast była bardzo różna na przestrzeni dziejów. Jeżeli chodzi o nie tylko medycynę, no, trudno je zestawiać razem. Tak naprawdę nie będę się w ogóle na to silił, nie będę ryzykował takich prób. Dlatego, że no, wielowiekowa tradycja, jaka występowała w Gdańsku, jest no, nie tyle do przebicia nawet, ale nie do podważania w żaden sposób. Niemniej postaram się wnieść coś od siebie, próbując te wątki wspólne dla okresu dwudziestolecia międzywojennego tak naświetlić i równocześnie postarać się przybliżyć Państwu miasto, które jest mi najbliższe. Jako gdynianin zostałem przedstawiony, natomiast jeszcze tak dopowiadając to słowo o sobie, przez pierwsze 10 lat życia mieszkałem, 12 właściwie nawet, mieszkałem w Gdańsku, na Zaspie całą dekadę spędziłem, także stąd czuję się obywatelem tego miasta i dlatego bardzo miło było mi przy okazji tego wykładu zapoznawać się z tematami. To też bliskimi. A jeżeli chodzi o to samo zapoznawanie się, to przyznam szczerze, że nie było najlepiej, bo o ile temat gdyński jest mi znany i badany przeze mnie no, przez ponad 10 lat, bo to i na etapie pracy magisterskiej, podczas pracy nad doktoratem, o tyle ten Gdańsk, on był zawsze troszkę obok. To muszę oddać mojemu promotorowi, profesorowi Andrzejewskiemu, że on sugerował mi przy pracy doktorskiej, żebym jednak o tym Gdańsku troszkę więcej wspomniał, abym
spróbował udowodnić i przybliżyć może, dlaczego tak wielu Gdynian z rodziców jakby, ale rodziło się jednak w Gdańsku chociażby. Czyli dlaczego te rodziny decydowały się na leczenie w Gdańsku, mimo że gdyńska służba zdrowia cały czas się rozwija. Ja wówczas tego tematu nie podjąłem, mimo właśnie takich zaleceń. Miałbym teraz ułatwione zadanie, bo wystarczyłoby jakiś podrozdział tak bliżej przedstawić, miałbym już ten cały kontekst. Natomiast ja próbowałem inaczej, starałem się zdobyć przede wszystkim ikonografię, która mogłaby przybliżyć ten Gdańsk. I przyznam szczerze, że szukając tej literatury tematu, szukając w różnych instytucjach właśnie materiałów, które mogłyby być ilustracją dla tego wykładu, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę takiego monograficznego przedstawienia tematu dotąd nie było. Czyli ten Gdańsk w okresie wolnego miasta, tego drugiego wolnego miasta, czyli w okresie międzywojennym, nie był zestawiany tak szeroko pod kątem medycznym właśnie, funkcjonowania struktur medycznych, ochrony zdrowia i organizacji. W dziejach Gdańska był, tak jak sprawdzałem, zaledwie akapit o otwarciu nowoczesnego szpitala w Wrzeszu w 1911 roku. W historii Gdańska z kolei jest bardzo, bardzo wartościowy artykuł na temat bezrobocia tych stosunków pracy w okresie międzywojennym. Nie ma tam natomiast wyszczególnionych lekarzy jako grupy zawodowej. Z artykułu o życiu codziennym, z tego rozdziału, przepraszam, o życiu codziennym też możemy wiele wnioskować. Niemniej te treści dotyczące samej ochrony zdrowia i organizacji nadal nie zostały przedstawione. No, tym trudniejsze było to zadanie. Ratunkiem w pewnym sensie była przy tym temacie Encyklopedia Gdańska, gdzie rzeczywiście ten najnowszy stan badań został przez profesora Szafrzewskiego przedstawiony i Genalopedia równocześnie, która wiadomo uzupełnia te wątki. Także tu muszę przyznać, że była to istotna pomoc. Przy czym jakby tak wczytać się w hasła, akurat te medyczne, to treści dotyczące epoki nowożytnej, czy średniowiecza, czy epoki nowożytnej, również XIX wieku są bardzo rozbudowane, natomiast one w pewnym sensie tak troszkę gasną, jeżeli chodzi o to dwudziestolecie, czyli rzeczywiście tych opracowań trochę brakuje. Wspominałem o tradycjach. No, Gdańsk ma bezsprzecznie bardzo, bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o lecznictwo, ale też o ten walor akademicki, bo przecież i gimnazjum gdańskie, gimnazjum akademickie, które już od końca XVI wieku miało wykłady z medycyny i anatomii. Półtora roku temu bodaj była ta konferencja poświęcona pierwszej publicznej sekcji zwłok na ziemiach polskich, właśnie Joachim Elka z Gdańska, który był drugim zresztą szefem katedry anatomii. Ta 400. rocznica właśnie była w 2013 roku. Na początku XVIII wieku Johann Adam Kulmus wydaje atlas anatomiczny, który tak naprawdę zyskuje odbiorców, można powiedzieć, na całym świecie, bo był tłumaczony również w język japoński i są artykuły na temat ten, jakie oddziaływanie miał na ten Daleki Wschód, a mowa tu o czasach jednak niemal przed 300 lat. Także ten Gdańsk w medycynie zaznaczył się silnie. Jeszcze mam takie dwa przykłady, które udało mi się dotrzeć, tylko tak je zasygnalizuję. Mówi się o pierwszym na świecie dożylnym podaniu leczyków przeczyszczających, ale również o pierwszym wprowadzeniu na terenie Polski szczepienia przeciwowskiej właśnie tu. Więc tak jak już zacząłem, tradycje, postęp nauki, rozwój tej nauki był medycznej akurat był w Gdańsku znaczny. I to jeżeli chodzi o skalę całej Rzeczypospolitej. Podobnie rzecz się miała z rozwojem szpitalnictwa. Wspomnę o tym z tego tytułu, że warto odkreślić ten stan początkowy dla okresu nawet dwudziestolecia, to jaka infrastruktura już w Gdańsku funkcjonowała na początku okresu. I część z tych szpitali średniowiecznych miała swoją kontynuację aż do 1945 roku. Może już nie tyle jako takie centra bardziej kliniczne, raczej jako przytułki, ale no, o tej wielowiekowej ciągłości warto wspomnieć, bo zarówno ten najstarszy
jak się obecnie przyjmuje, Szpital Świętego Ducha, który od pierwszej połowy XIV wieku aż właśnie do 1945 roku przetrwał. Był Szpital Świętej Gertrudy, który jako przytułek też w tym dwudziestoleciu jeszcze funkcjonował. Świętej Barbary, również od XIV wieku, który, co ciekawe, w XVI wieku nakazano przyjmować chorych Polaków oraz schorzenia budzące odrazę, tak to zostało określone. Szpital Świętego Jakuba, który mimo różnych perturbacji, mimo spalenia, odbudowy, również funkcjonował do zakończenia II wojny światowej. Oprócz tych licznych szpitali gdańskich, które ciężko wymieniać ze względu na czas, niektóre z nich, jak widzimy, cały czas zachowywały ciągłość. Ważną ich placówką był Lazaret Miejski, który powstał na bazie szpitala Świętego Rocha. I on pierwotnie funkcjonował również jako... Dla koleżanki z mediów. Tutaj pierwszy slajd, który pokazuje ten lazaret. Pierwotnie założony jako szpital zakaźny, szpital oskowy za bramą Świętego Jakuba, później przekształcający się z biegiem czasu właśnie w lazaret przy bramie Oliwskiej, ten lazaret miejski, który był jedną z najważniejszych placówek, tak jeżeli chodzi o nie tylko o przekrój tych dziejów średniowiecznych i nowożytnych, ale również o XIX wiek. To bardzo istotne miejsce. I tu już właśnie z końca XIX wieku ujęcie, które to założenie przybliża. Najpoważniejsze zmiany, takie pierwsze duże zmiany zaszły, jeżeli chodzi o organizację tych struktur zdrowotnych w XIX wieku. Wówczas bardziej określono, które z placówek będą zajmować się tak naprawdę lecznictwem, ograniczono zdecydowanie tę liczbę, a pozostałe jakby skazano na rolę takich przytułków. Rzeczywiście wobec postępu wiedzy medycznej należało raczej budować nowe gmachy, nowe założenia, nowe kompleksy, niż kontynuować próby leczenia, próby otoczenia tych chorych opieką w dotychczasowych miejsca. Stąd 1804 rok założenie szpitala położniczego, który też po kilku różnych przeprowadzkach ostatecznie znalazł swoje pomieszczenia przy ulicy Rogaczewskiego, dzisiejszej. Ja operuję nazwami dzisiejszymi, żeby już też dla przyspieszenia nie wprowadzać tych nazw historycznych, czy później nazw niemieckich. Szpital garnizonowy 1807 rok. 1853 to jest też ważna data, ponieważ powstaje szpital sióstr Boromeuszek na Dolnym Mieście i to jest taki wątek powiązany z Upchawianami. Kupiec Kun podarował wcześniej już zakupiony dwór Upchawianów przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Kieturakisa i Łąkowej i właśnie z przeznaczeniem na ten szpital. On stopniowo rozbudowywał się dzięki datkom już w latach 56-57 XIX wieku dobudowano skrzydła, pod koniec zdecydowanie XIX wieku nastąpiła dalsza rozbudowa, a w 1900 roku stanął gmach główny, czyli tak naprawdę w krótkim okresie czasu znacząco rozbudowywano ten szpital i pokazuje to też, jak rosnące były ówczesne potrzeby miasta, skoro znajdowały się w odstępie kilkunastu lat pieniądze na tego typu rozbudowy. On również przetrwał w okresie, okres międzywojenny, także cały czas
był wówczas użytkowany. Na to zdjęcie chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Przepraszam za jakość tych materiałów. Tu też muszę od razu powiedzieć, że bardzo trudno jest dotrzeć do oryginałów. Często funkcjonują reprodukcje, z których z kolei robiłem skany bądź zdjęcia, stąd ta nie najlepsza jakość, ale zwracam na coś innego uwagę. To zdjęcie jest datowane około 1920 roku, a możemy zaobserwować, że w tej sali, dziecięcej sali, to rzuca się od razu, są na ścianach specjalne takie dedykowane malunki. Ja z reguły, jak opowiadałem o tej ochronie zdrowia w Gdyni, ukazywałem szpital, będą zresztą jeszcze te kadry, Szpital Śród Miłosierdzia, gdzie w latach 30. wybudowano taki oddział i zestawiałem to z tą modą, która kilkanaście lat temu się pojawiła u nas, żeby rzeczywiście ożywiać te oddziały szpitalne. To było znane, ja to zestawiałem z tą Gdynią lat 30., ale tu widzimy jeszcze wcześniejsze fotografie, wcześniejsze wnętrze, które też było dedykowane tym najmłodszym, miało ocieplać to życie w szpitalu. Życie, które się przedłużało. Wówczas ten proces leczenia był z reguły długi. Czas pobytu zdecydowanie wynosił kilkanaście dni. Dlatego ważne było to zapewnienie minimum standardu. 1857 rok, czyli niedługo po szpitalu Najświętszej Marii Panny Sióstr Boromeuszek został założony szpital diakonis ewangelickich przy Nowych Ogrodach, czyli też takie ważne miejsce, miejsce, które ma ciągłość. W 1905 roku powstała przy nim stacja pogotowia i następne takie rozbudowy miały miejsce dopiero w okresie już dwudziestolecia międzywojennego. W 1926 roku rozbudowano część przeznaczoną dla chorych trzeciej klasy i stację pogotowia, dobudowano kaplicę. W roku 30 przystąpiono do nadbudowania piętra nad oddziałem dziecięcym i tu już bardzo duża rola znanego architekta Bielefelda, który pojawia się zarówno w kontekście Gdańska, jak i chociażby Sopotu, gdzie ta architektura jego była wielokrotnie przybliżana i jest zachowywana i w przestrzeni, ale również w pamięci. Po przebudowie, tak jak widzimy tutaj, powstał już taki masywny, czteropiętrowy gmach z mieszkaniami dla diakonis na ostatnim piętrze, a w 1945 roku w miejscu częściowo zniszczonego, ale głównie zdewastowanego szpitala założono dzisiejszy szpital, późniejszy szpital wojewódzki, prawda? Czyli ta ciągłość w tym miejscu również była. Inną placówką, która w drugiej połowie XIX wieku również była niezwykle istotna w tych procesach leczniczych, był lazaret przy obecnej Rogaczewskiego, który przeistoczył się w szpital miejski, który miał za zadanie odciążyć ten wcześniej już istniejący historyczny lazaret przy bramie Oliwskiej. Oba zresztą zostały przeniesione w 1911 roku już na późniejszą ulicę Dębinki, czyli do kompleksu dzisiejszego GUMED-u. Natomiast w tych budynkach, w tym kompleksie w okresie międzywojennym funkcjonowały przychodnie różnego rodzaju, czyli to wcześniejsze ta idea, to wykorzystanie, ta funkcja została tutaj kontynuowana. To są lasy państwowe, prawda? Z tego co kojarzę, to część tych budynków, która przetrwała, jest tuż przy ulicy Armii Krajowej jako lasy państwowe. Istotną placówką już nie lecznictwa zamkniętego było ambulatorium Schichała, działające przy stoczni, założone w 1908 roku i tak naprawdę zachowujące ciągłość, bo od 1945 roku jako szpital, później jako szpital stoczniowy funkcjonował. Tu jeszcze ujęcie tej przychodni przy Rogaczewskiego. I już tak naprawdę najważniejsze
założenie początku XX wieku, ulica Dębinki i tak naprawdę nie tylko ta, bo kompleks był tak rozbudowany, że przylegał, jak dobrze wiemy, do kilku sąsiadujących również ulic, zajmując bardzo duży teren. Szpital, funkcjonujący jako szpital miejski, do którego przeniesiono właśnie wcześniej już wymieniane lazarety, który opierał się na takim systemie pawilonowym. Tu jest to dobrze widoczne właśnie na tym szkicu, na tym rysunku, że zgodnie z ówczesną wiedzą medyczną starano się poszczególne oddziały oddzielać, zwłaszcza te oddziały chorób zakaźnych też, zresztą historycznie z reguły te choroby zakaźne, tak jak i szpitale im dedykowane, mieszczano za murami miast, poza tym miejscem gęściej zaludnionym. No tu już nie było potrzeby aż takiej izolacji, niemniej w systemie takich mniejszych budynków, w systemie pawilonowym to założenie było utrzymane i jego częściowy rozwój, mimo że te początki były rzeczywiście już znakomite, bo według różnych źródeł, no tutaj była duża rozbieżność, ale od około 500 do 800 łóżek już w tym okresie, jeszcze przed I wojną światową, ten szpital posiadał, to trzeba przyznać, że to było rzeczywiście założenie duże, a jak pokazała historia, niezwykle ważne, jeśli nie kluczowe dla późniejszego rozwoju medycyny w Gdańsku. To są ujęcia z publikacji wydanej w 1914 roku, która przybliżała właśnie cały ten kompleks bardzo dobrze. Czyli literatura jest z nią, jeszcze tak wracając do tego stanu badań, z nią nie jest aż tak źle. Jest oczywiście w większości zdecydowanej w języku niemieckim, co niektórym badaczom nie również tutaj troszkę ograniczała dostęp. Niemniej można te informacje wyłuskać, można je znaleźć. Tu przykłady sprzętu rehabilitacyjnego, tu komora akurat do dezynfekcji, pomieszczenia kuchenne, załadunek właśnie żywności, tu woda i pralnia, także cały ten kompleks bardzo dobrze sfotografowany, bardzo dobrze zaprezentowany. I tu przechodzimy do okresu międzywojennego, kiedy on się zdecydowanie rozbudowywał. Widzimy to zresztą po architekturze. Państwo Szymańscy, nieobecna dziś doktor Ewa Berlewska-Szymańska, napisali artykuł kilka lat temu, bardzo interesujący z punktu widzenia badacza architektury, historyka sztuki czy badacza architektury, właśnie o tych międzywojennych realizacjach modernistycznych na terenie Wolnego Miasta Gdańska, które jako niechciane dziedzictwo, tak się tom ukazał się, znaczy ten ich artykuł w tym tomie, jako właśnie takie niechciane trochę dziedzictwo się dziś traktuje. I ostatnio w korespondencji mailowej, przesyłając mi zdjęcia, mówiłam o tym, że jeden z tych obiektów bardzo interesujący został niedawno zburzony, także bodaj był to właśnie oddział dziecięcy szpitala miejskiego. Tu taka kubiczna bryła, zdecydowanie różniąca się od wcześniejszej zabudowy. Ale w kilku takich pawilonach, tu oddział wewnętrzny, też z początku lat 30. widoczny był ten nowy trend, widoczna była ta moda na modernizm i dodatkowo jeszcze, ja interesując się tą architekturą w kontekście Gdyni, mogę powiedzieć, że Gdańsk jest wyjątkowy też dla badaczy architektury, bo ten modernizm był tak ceglany, już tak mówiąc najprościej, prawda? Cegła była tym materiałem, który był tu najpopularniejszy i budowano nadal z cegły, a mimo to budowano nowocześnie. Te pawilony częściowo są, czy te budynki częściowo są właśnie tynkowane, czyli one są jasne, to nie jest ten czerwony Gdańsk, jak go tak w propagandzie przedstawiano, to już jest Gdańsk zdecydowanie nowoczesny. Widać to też między innymi na przykładzie tego ujęcia i tu
podobny kadr właśnie tego kompleksu. Jeszcze zdjęcie panoramiczne, to już koniec lat 30., kiedy następowały duże zmiany, ponieważ na terenie szpitala powstaje Akademia Medycyny Praktycznej. To był tak naprawdę taki pierwszy krok, można powiedzieć, do zorganizowania, powstaje w czasie wojny już Akademii Medycznej, która jakby była, szkoliła w pełni lekarzy, brała, jakby miała ten kurs od początku do końca już nakierunkowany na szkolenie dyplomowanych lekarzy. Tu jeszcze ujęcie z lotu ptaka, lata 20. I no, na takim zdjęciu z 35 roku widać pewne różnice. Między innymi tutaj właśnie te pojawia się, to jest wcześniejsze zdjęcie, na następnym się pojawia właśnie między innymi ten pawilon, rozbudowana jest ta część, także on cały czas, ten układ cały czas funkcjonował, to miejsce cały czas się zmieniało, zresztą obserwowaliśmy się to również po wojnie i widzimy to do dziś, jak obszar Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podlega stałym zmianom. Tu obiekt bardzo ważny, który powstał tuż tak naprawdę po otwarciu Szpitala Miejskiego, prowincjonalny zakład kształcenia położnych i klinika chorób kobiecych, czyli szpital tak naprawdę położnictwa i ginekologii przy klinicznej. Także no to wystarczy operować tak naprawdę tą nazwą kliniczną, prawda, to jest miejsce, które się kojarzy, które się zna, które zapada w pamięć, czyli no miało wpływ taki realny i bezpośredni na kolejne pokolenia gdańszczan. Tu ujęcie tego zespołu z 27 roku, nieliczne zdjęcia z wnętrza, przynajmniej nieliczne, do jakich dotarłem, bo może tych fotografii jest więcej. Też 27 rok. I budynek już właśnie przy Hallera, ale budynek, który temu kompleksowi towarzyszył, personelu medycznego właśnie szpitala położniczego, 1930 rok. I jeszcze i rzut oka na cały kompleks tu. W Gdańsku powstawały również i funkcjonowały szpitale prywatne. O takich szpitalach wiemy już od drugiej połowy, przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku. W 1861 roku jeden był tak notowany, natomiast w okresie 1905, natomiast w 1926 roku już 17. Ogólnie, jak zestawimy dane, które są zamieszczone na Genealopedii, właśnie w latach Wolnego Miasta Gdańska działało 9 takich prywatnych klinik okulistycznych, 9 klinik chorób kobiecych, 2 internistyczne, 5 chirurgicznych i 4 ortopedyczne. Czyli trzeba przyznać, że rzeczywiście po pierwsze był wybór w zakresie tej samej specjalizacji, ale również można było leczyć różne schorzenia, prawda, przy tak szerokim wachlarzu oferowanych usług. Tu jedna z takich klinik, późniejszy szpital MSW przy ulicy Kartuskiej, w fazie budowy i już powstały, już zrealizowany właśnie przy Kartuskiej. Niedaleko tak naprawdę też Kartuska 63 bodaj według dzisiejszej numeracji była również klinika ortopedyczna, specjalny zakład już taki profilowany na ortopedię. Oddział kobiecy szpitala na Srebrzysku w okresie dwudziestolecia, tu niewyraźne zdjęcie, ale ukazujące szpital i oddział męski. A tu właśnie szpital dla osób kalekich przy ulicy Kartuskiej około 28 roku, ten wspomniany. I to też nasuwa takie uwagi co do charakteru tych placówek
tu akurat na wybrzeżu, bo Sopot, o którym jeszcze do tej pory nie wspomniałem, był właśnie takim miejscem, w którym to lecznictwo uzdrowiskowe stawało się już w XIX wieku bardzo modne i popularne, no i w XX aż do dziś tak naprawdę zyskał, utrzymuje tą popularność, jest wojewódzki zespół reumatologiczny, a podobne urządzenia jak te, które mogą tu Państwo obserwować, one cały czas z tego, prawdopodobnie z tego przedwojennego jeszcze wyposażenia przetrwały, także tutaj nie można tego Sopotu również nie wymienić jako troszkę ośrodek troszkę innego lecznictwa, prawda, już takiego długoterminowego, nakierunkowanego na wykorzystanie tych źródeł, prawda, i terapii takich mniej wcześniej mniej popularnych. Również te walory krajobrazowe były wykorzystywane od końca XIX wieku dla celów sanatoryjnych chociażby. Wiem, tu już akurat badając okres dwudziestolecia w Gdyni, że takie plany założenia sanatorium, w tym pasie nadmorskim, sanatorium dla schorzeń płucy powstawały, ale nie do końca zgodni byli lekarze co do tego, czy nasz klimat nadaje się na leczenie chorób płuc. Szukano co prawda takich, zachwalono z jednej strony klimat morski, który dawał hart, można było naprawdę się nieźle zahartować żyjąc tu, ale niekoniecznie poprawić stan zdrowia przyjeżdżając na czas krótki. I lokalizując już na wybrzeżu te sanatoria, bardzo często umieszczano je gdzieś w terenie odosobnionym wśród lasów i nie chodziło tu tylko o to, aby tych chociażby gruźlików, chorych zakaźni odseparować, ale też starano się wykorzystać ten mikroklimat panujący właśnie gdzieś na skraju lasu. Przede wszystkim osłonięty teren musiał być od wiatrów, od ostrych wiatrów od morza. I to jest właśnie ta wątpliwość, czy rzeczywiście sanatoria takie idące w stronę leczenia chorób płucnych mogły się to na tym terenie sprawdzić. Niemniej budowano je chociażby tu sanatorium przy ulicy Polanki, to współczesne zdjęcie, sanatorium dziecięce w Sopocie, 1930 rok. I tu jeszcze jedno ujęcie. Analizując dane dotyczące kolonii letnich, które odbywały się w Gdyni, to też na chwilkę się przełożę do Gdyni, to widać jak inaczej podchodzono wtedy do kwestii leczniczych. Czy tam ważono te dzieci na początku, kolonii ważono na końcu i sukcesem było przybranie na wadze. I według statystyk rzeczywiście te dzieci, które być może dopiero na koloniach miały szansę, żeby być regularnie dokarmiane, że mogły spożywać posiłki tak jak powinny w tych ilościach i przede wszystkim tak obfite, tak różnorodne, no te dzieci no, były na takie wzrosty wagi podatne i to był już ten cel taki troszkę terapeutyczny kolonii właśnie. Dodatkowo jeszcze, no to na tym zdjęciu no, świetnie widzimy, że no, ten ruch, idea zdrowego ciała, ten kult ciała, który no, zwłaszcza w III Rzeszy później w krajach faszyzujących był też mocno widoczny, no przekładał się na te programy szkolne, bo gimnastykę zaczynano tak naprawdę już od lat bardzo, bardzo wczesnych. I tu jeszcze ujęcie sanatorium właśnie z tej książki, o której wspominałem, Niechciane dziedzictwo. Kasa chorych, też jeden z ciekawszych obiektów, które powstały w owym czasie. Warto ogólnie tutaj na chwilkę zatrzymać się przy samym lecznictwie, ponieważ on był oparty w dużej mierze na tych tradycjach, w Wolnym Mieście Gdańsku, na tych tradycjach pruskich, czyli między innymi na systemie kas chorych. I tych kas tak naprawdę było bardzo dużo, już na początku lat 20. było ich kilkadziesiąt, ale to wynikało też z tych wcześniejszych tradycji, z faktu, że one już funkcjonowały
od czasów Bismarcka zakładane, miały te kilka dziesięcioleci na to, by się rozwijać. Tak jakbym cofnął się do statystyk, to w 1921 roku to w samym Wolnym Mieście Gdańsku było blisko 60 tysięcy członków kas chorych. W 1923 roku 67 tysięcy i ta liczba stale wzrastała. Funkcjonowały wówczas kasy branżowe w liczbie 12, lokalne i zakładowe w liczbie 14, natomiast największa powszechna kasa chorych, tak czy inaczej, skupiała się 3/4 tych wszystkich ubezpieczonych. Składki wynosiły wówczas 6% zarobku, z czego 2/3 należało do pracownika, a 1/3 do pracodawcy. Tych kas było bardzo dużo i w II Rzeczpospolitej, w tym samym okresie, zwłaszcza na terenach byłego zaboru pruskiego, również taka mnogość kas chorych była widoczna i one niestety, to czas pokazał, upadały. One musiały się łączyć, musiały te najmniejsze po prostu ulec likwidacji, scalały się i cały czas ta liczba w postępie lat 20. liczba kas chorych malała. No, efektem tych zmian, do tego też w pewnym sensie pogarszającego się systemu ubezpieczeniowego była taka zdecydowana odpowiedź, czyli założenie ubezpieczalni społecznej, jakby takiej instytucji, która zastąpiła te kas chorych, czyli już tego pluralizmu nie było w zakresie ubezpieczeń tych zdrowotnych, ale z drugiej strony wydaje się, że no, po tych doświadczeniach lat 20. ta decyzja była słuszna. Czyli można zaobserwować pewnego rodzaju podobieństwa między tym, co działo się tu na terenie Wolnego Miasta Gdańska, jak i przynajmniej na ziemiach tych najbliższych, mów geograficznie, na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Zbliżenie i zdjęcie współczesne z Encyklopedii Gdańska. Wątkiem, który też łączy oba miasta w odniesieniu do dwudziestolecia, jest wątek kwarantanny. Tu akurat niezwykle ważne dla obu tych miast były porty, ważne w ekonomii, w gospodarce i w związku z faktem, że funkcjonowały międzynarodowe konwencje sanitarne, że były zawierane umowy dwustronne dotyczące żeglugi, każdy port tak naprawdę, który chciał utrzymać dobrą opinię, który chciał utrzymać renomę, musiał mieć taki cały system kwarantannowy leczenia bezpłatnego dla marynarzy i pasażerów przybyłych chorych zakaźnie, a często również sprawdzał się on przy tym ruchu wychodźczym, przy ruchu emigracyjnym. Tu miejski zakład dezynfekcyjny, właśnie z kwarantanną w tym porcie. Później pokażę fotografię z Gdyni, z Babich Dołów, gdzie też taki odseparowany kompleks funkcjonował. To zdjęcie z pierwszego ilustrowanego przewodnika po Gdańsku i okolicy, tak się przynajmniej reklamował to wydawnictwo z 1922 roku i widzimy tu lekarzy polskich akurat, lekarzy i adwokatów polskich, którzy pracowali na terenie Wolnego Miasta. W Sopocie widoczny jest jeszcze dr Aleksander Majkowski, ale jako zawieszający działalność ten gabinet prawdopodobnie nie był już wówczas i później czynny. Przeglądając przedwojenne książki adresowe, czyli dla tych protoplastów, tych ksiąg telefonicznych, można by naprawdę wyciągnąć bardzo wiele interesujących informacji na temat klinik funkcjonujących, na temat adresów, pod jakimi były takie rzeczowe, konkretne dane, które są niezwykle przydatne i proszę sobie wyobrazić, że publikowano regularnie nie tylko wykazy, czy takie dane jakby adresowe tych placówek, ale również podawano nazwiska lekarzy, którzy leczyli godziny przyjęć i to było w takich no, przygotowanych na dany rok księgach. I zarówno przejrzałem takie 3, 21, 35, 39 i te dane były bardzo zbliżone. Natomiast jeżeli chodzi o ilość, to tych
lekarzy w pierwszej księdze, w 21 roku, czyli to tak troszkę w zestawieniu do tego wykazu lekarzy polskich, w 21 roku było około 60 lekarzy ogólnych i ponad 80 specjalistów. W 39 roku łącznie było tu około 140 lekarzy. Natomiast dla lat 1945 ustalono nazwiska w toku dotychczasowych badań dla 435 lekarzy, którzy tu na terenie Gdańska pracowali, więc no jest to liczba znaczna, to muszę przyznać. Natomiast ta Gdynia w tym jakby zestawieniu też nie wyglądałaby tak aż tak źle, bo między 23 a 39 rokiem było to około 100 lekarzy, którzy się jak na miejsce, które takich tradycji znaczących nie miało, to jest to rzeczywiście dobre osiągnięcie. Już przechodząc, tak patrzę na czas już za 15, staram się pilnować, przechodząc do Gdyni. 1910 rok, sprowadzają się pierwsze siostry zakonne właśnie, które dla poratowania zdrowia zakupują działkę, budują tam swój dom i jest on często i regularnie odwiedzany przez siostry zakonne z tego samego zgromadzenia, które mieszkają czy w Chełmie, czy w Wielkopolsce, czyli pełni rolę takiego niejako sanatorium. I w tym domu sióstr z biegu ulicy Starowiejskiej i Placu Kaszubskiego również praktykują lekarze. Przyjeżdżają z Wejherowa lekarze, którzy oprócz oczywiście sióstr, jeżeli jest taka konieczność, badają miejscową ludność, starając się jak najlepszą pomoc im nieść. I tak naprawdę przez te pierwsze lata, od mniej więcej 1911-12 roku, przez całą dekadę, żaden z tych lekarzy nie decyduje się na osiedlenie na stałe w Gdyni. To tak naprawdę przy tej liczbie około 100 mieszkańców, przepraszam, około 1000 mieszkańców, być może nie było to miejsce warte prywatnej praktyki, jeszcze żaden z nich nie chciał podjąć takiego ryzyka. Natomiast stopniowo, w miarę decyzji politycznych, które zapadały, czyli decyzji o budowie portu, w miarę rozwoju tego miasta i tego portu, stopniowo zaczęto się już na takie przeprowadzki decydować. To jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem, Plac Kaszubski, ulica Starowiejska, która do niego dochodziła, i był okrągły, narożny budynek, to budynek sióstr założony, zbudowany w latach 1922-1924, gdzie ci lekarze też przyjmowali, a w 1927 roku założono pierwsze ambulatorium na terenie Gdyni, które miało nieść pomoc tak mieszkańcom, turystom, jak i również w wypadkach, które następowały na terenie portu. I stosunkowo szybko to ambulatorium odniosło sukces, siostry postanowiły zaryzykować i zbudowały obok dom, który za pożyczone pieniądze, to za znaczną kwotę, dom, który miał być zarówno mieszkalny, jak i pełnić takie funkcje właśnie zdrowotne, lecznicze. Tam postanowiły założyć szpital świętego Wincentego a Paulo. To widok na Plac Kaszubski. To akurat rachunek z tego szpitala. I tak wyglądał on w toku rozbudowy, bo następowało to dość dynamicznie. Ta część już po kilku latach została nadbudowana. Tu już widzimy, że budynek przylegający do tej historycznej kapliczki i tego zgromadzenia jest w pełnej wysokości. Tu zabudowujący się Plac Kaszubski, czyli takie centralne miejsce ówczesnej Gdyni, bardzo blisko portu, tam gdzie te wypadki najczęściej się zdarzały. Tu 34 rok poświęcony pawilonu położniczo-ginekologicznego w obecności m.in. komisarza Sokoła, biskupa Okuniewskiego. Tu już nowoczesny pawilon, powstały pod koniec lat 30. Ta bryła jest do dziś rozpoznawalna. On uległ lekkim przebudowom w okresie powojennym, zapewne po zniszczeniach, natomiast ten budynek jest nadal w tym kompleksie, jest jego tak naprawdę najważniejszym elementem. I to ta sala, o której wspominałem, sala dziecięca z takimi malowidłami, trochę morskimi wydaje się, która została wówczas w tym pawilonie
w tym, przepraszam, budynku zrealizowana. Tu Kongres Eucharystyczny, 39 rok i personaż. To jest charakterystyczne dla, tak naprawdę dla historii szpitalnictwa, że te siostry zakonne pełniły opiekę, posługę przy chorych, pełniły tam opiekę nad nimi i tak na dobrą sprawę również w okresie dwudziestolecia międzywojennego było to, to było wręcz powszechne, zresztą stąd się no, tak utarło do naszych czasów, żeby, żeby mówić per siostro, prawda, do pielęgniarki, czego no nie wszystkie i też ze zrozumiałych względów mogą sobie życzyć. Tu widzimy od strony ulicy Radkiego ten nowy budynek, tu stary, natomiast tu jeszcze taki schowany w głębi pawilon ginekologiczny, który wcześniej był poświęcany, było tam, była fotografia. No i szpital, jako szpital miejski, w części złożonego, przepraszam, narożnika, pod koniec lat 70. właśnie powstał ten najwyższy element szpitala. Tu już ambulatorium portowe położone kilkaset metrów od portu i równocześnie kilkaset metrów od szpitala. Pierwsze takie przed nim stacjonowała karetka pogotowia. To jest prawdopodobnie 28 lub 29 rok, pożyczona z Inowrocławia maszyna, która no, sprawdzała się bardzo przy licznych wypadkach w porcie. Tu już samochód późniejszy ubezpieczalni społecznej. Te zabudowania z takim charakterystycznym tutaj z charakterystyczną przechodzową konstrukcją to miejski szpital zakaźny, który ze względów tak naprawdę na zły stan został częściowo zamknięty. To ulica Morska. Ten narożnik, to jest narożnik przy Wyższej Szkole Morskiej, dzisiaj Akademii Morskiej na gdyńskim Grabówku. Natomiast ze względu na fatalne warunki w nim panujące, lekarz naczelny tego szpitala zdjął w pewnym momencie tabliczkę po prostu, żeby nikt nie kojarzył tego miejsca ze szpitalem. No ale tak w okresie rozbudowy miasta wyglądały sprawy, dopóki nie założono tego właściwego szpitala zakaźnego, to właśnie on, szpital w Babich Dołach, tak jak wspominałem, odizolowany troszkę od reszty miasta, to sprawiało bardzo duże problemy dla osób odwiedzających, natomiast było uzasadnione ze względów epidemiologicznych. Tu natomiast szpital epidemiczno-kwarantannowy, który był w tym kompleksie niezrealizowany zresztą do końca, umiejscowiony i on już miał pełnić troszkę inne funkcje. Miał wypełniać te zadania, które powierzono portowi w Gdyni w ramach międzynarodowych umów, te do których się Polska zobowiązała, czyli leczenie marynarzy, ale również miał w razie konieczności leczyć chorych emigrantów, a Gdynia stawała się takim dość istotnym ośrodkiem emigracyjnym. To wnętrze tego szpitala. Żeby do niego dojechać, najłatwiej było z terenu portu przedostać się motorówką sanitarną. Tak zresztą był ten kompleks zaplanowany, że najpierw rozpoczęto budowę długiego molo, do którego przybijały statki z chorymi marynarzami, tak aby nie musieli oni być znoszeni na ląd, aby nie mieli styczności z innymi z innymi pacjentami nawet na oddziałach typowo szpitalnych, mimo że zdarzały się odstępstwa od tego, ale jednak starano się pilnować, aby nie było takich sytuacji, gdzie jest kontakt bezpośredni. To jest Samarytanka, przez wiele dziesięcioleci uważana za tą pierwszą historyczną jednostkę zbudowaną w gdyńskiej stoczni. Była motorówką specjalistyczną, ale przez fakt na to, że właśnie była jednym z tych pierwszych statków zbudowanych, no nie w pełni była funkcjonalna niestety. Nie było doświadczeń w budowaniu tak precyzyjnych jednostek i nie zawsze ta pomoc, którą mogła nieść, udawała się. Co więcej, nawet była spośród spraw, to już tak trochę jak ciekawostkę powiem, spośród interwencji jakby, które były związane z tą Samarytanką, to kontuzja mechanika, który próbował uruchomić jej silnik, czyli startując, motorówka startując do wypadku, tak już mówiąc kolokwialnie, no, zraniła tego, który miał tej pomoc miał jej udzielać jakby, więc no, nie była najbezpieczniejszym środkiem transportu. I tu jeszcze dosłownie kilka ostatnich
kilka ostatnich slajdów, które pokazują ten cały aparat portowy. To myślę jest też duża analogia między Gdańskiem a Gdynią w owym czasie. Stacja dezynfekcyjna, służby deratyzacyjne, cały ten pion sanitariatu portowego, który powstawał w Gdyni, on musiał być zorganizowany też po to, aby uniezależnić się od Gdańska. Statki, zarówno jednostki polskie, jak i jednostki przypływające, w których bądź stwierdzono chorobę zakaźną, bądź występowały na przykład szczury. Bardzo obawiano się szczurów ze względu na dżumę, która na pchłach mogła zostać zawleczona, jak to wtedy mówiono, z Azji. W związku z tymi licznymi zagrożeniami trzeba było przeprowadzać takie kontrole, dezynsekcje, działania i dopóki Gdynia w 1934 roku nie zyskała własnej, niezależnej placówki, to nawet te jednostki polskie musiały dawać się na te czynności do Gdańska, co z politycznego punktu widzenia było wówczas całkowicie nie do przyjęcia, ale aż, tak jak mówię, aż do 1934 roku tak naprawdę to działało. Obóz emigracyjny, też punkt może nie takiego lecznictwa w szerokim rozumieniu, ale punkt, gdzie działali lekarze, gdzie przeprowadzono badania, przeprowadzono weryfikacje, była taka specjalna procedura, która miała na celu obserwację pasażerów wypływających za kilka dni na transatlantykach, po to, aby na środku oceanu nie doszło do żadnych nieszczęśliwych tam, epidemii, wzrostów zachorowań, które skutkowałyby śmiercią. Ale pomimo tak sprawnie funkcjonującego układu, pomimo tego dworca morskiego, w którym też mieścił się gabinet lekarski, gdzie też przyjmowali między innymi lekarze z Gdańska, jednak nie udało się uniknąć takich przypadków, jak właśnie na przykład u wybrzeży Brazylii na Polski, polska jednostka stała na redzie, a w środku było kilkadziesiąt osób chorych, zakaźnych, których po prostu nie można było wpuścić do Brazylii, a z drugiej strony bardzo ciężko było im nieść pomoc. One musiały stać w określonym, wszystko było tak naprawdę wówczas zaplanowane, wszystko było ujęte, one musiały mieć taki dystans od nabrzeża, aby komar nie doleciał, aby ewentualnie choroba nie została rozniesiona przez komary, także na wszystko wówczas zwracano uwagę. I tu już sama końcówka, szpital morski marynarki wojennej na Oksywiu. O nim mówi się też w kontekście tego szpitala Marwoi na Polanki, jako tej instytucji, która była, z której jakby ten szpital marynarki wojennej w Gdańsku wziął swój początek. I jeszcze w ramach lecznictwa branżowego kasa, przychodnia kolejowa tuż przy dworcu, bo to ten pion leczniczy cały czas funkcjonował. Z reguły, to też jeszcze dopowiem, z reguły na samym końcu robię zestawienie źródeł, natomiast tu postanowiłem w związku z tak dużą pomocą, jaką przedstawiciele kilku instytucji mi nieśli, abym znalazł te materiały ikonograficzne, postanowiłem tak tutaj na ostatniej karcie im podziękować. No a dla Państwa wiedzy, każda z tych fotografii była podpisana źródłowo, więc jeżeli ktoś z Państwa jest szczególnie zainteresowany jakimś wątkiem, to myślę, że wychwycił ten podpis i będzie mógł się do niego odnieść. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za bardzo interesujący wykład, za reżim czasowy idealny, także wszystko się mieściło w czasie, ale teraz druga część naszego wykładu, pytania. Państwo, bardzo proszę o zgłaszanie pytań. Ja się zapytam, to bardzo ciekawe rzeczywiście, ale czy może Pan powiedzieć, tych szpitali było bardzo dużo. Tam wymieniał Pan tych lekarzy kilkuset, to byli polscy lekarze, rozumiem. Nie, na terenie, w ogóle już, tak? To łącznie, tak. Łącznie. Ale tak, chodzi mi, że tak powiem, o zachorowalność, to taka masa ludzi chorowała, czy Pan ma jakieś dane? I jak to było? Tak jak wspominałem, ten temat nie do końca jest opracowany. Czy z tych statystyk, do których dotarłem, a to też tylko przez literaturę wynika, że no nawet po około 1000 osób na raz, jakby mówić, danego dnia w różnych placówkach mógł być leczony no, około
w tym samym czasie nawet 1000 osób. Tych łóżek co prawda wydaje się, że nie było aż tak dużo, jakby zsumować, ale no, zachorowalność po prostu była. O tym, ja o tym nie dopowiedziałem, co prawda temat mojej pracy doktorskiej to był stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni, czyli starałem się pokazać, jakie przełożenie miały fatalne warunki sanitarne na zachorowalność. I czytając literaturę na temat Gdańska, w tym okresie okazuje się, że tak naprawdę poradzono sobie z większością tych problemów sanitarnych już wcześniej, zdecydowanie wcześniej, czyli inwestycje kanalizacyjne, wodociągowe w okresie XIX wieku sprawiły, że takich epidemii, jakie Gdańsk tragicznych, jakie Gdańsk w XIX wieku przychodził, już na początku XX wieku nie było. I to jest jedna sprawa. Czyli takiego zagrożenia różnymi chorobami jelitowymi, na przykład czy durem brzusznym, takimi epidemicznymi nie było. Ale bardzo istotnym problemem była wówczas gruźlica, czyli też choroba społeczna. Przeglądając te statystyki, no jednak Gdańsk był świetnie zaopatrzony w wodę. Zarówno sieć wodociągowa, jak i kanalizacyjna w obrębie Śródmieścia i tych dzielnic przyległych była niesamowicie rozbudowana, ale, i tu już też takie porównanie z Gdynią, jeżeli chodzi o obrzeża, i to nie musiały być jakieś odległości znaczne, to już mogły być Siedlce, chociażby już ten dostęp, czy Orunia, która miała tam kilkunastoprocentowy zaledwie dostęp do, czy czteroprocentowy chyba do, 14 do kanalizacji, to było naprawdę bardzo mało. Czyli tak na dobrą sprawę ta sytuacja sanitarna nie do końca była bezpieczna, ale tak w odniesieniu do Gdyni, jak i w odniesieniu do Gdańska wzrost, występowanie chorób zakaźnych na danym terenie stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla kursujących jednostek, dla statków, dla ich pasażerów i szła fama. Jeżeli w danym mieście za dużo było zachorowań na choroby właśnie zakaźne, wówczas taki port stawał się niepewny. Dotyczyło to zarówno chorób występujących lokalnie, które mogły być zawleczone, lubię to słowo, no tak z ówczesnej literatury tak uderza, na statek, ale również jeżeli niedostateczny był ten aparat sanitarny, to ta choroba mogła przejść, tropikalna chociażby, na którą ciężko było coś poradzić, z jednostki na ląd po prostu i na miejscową ludność. Natomiast jeszcze tak bezpośrednio odpowiadając, no myślę, że mogli być leczeni, zwłaszcza, że Gdańsk przyciągał. Ja mówię o Gdańsku, co prawda teren Wolnego Miasta no, był zdecydowanie szerszy, wspominałem o Gdańsku i Sopocie. Głównie z tego względu się ograniczyłem do tych dwóch miast, bo tu również przyjeżdżali gdynianie. Ta opieka zdrowotna w Gdyni, która cały czas się rozwijała, ona nie była na tyle dostateczna, aby była jakby samodzielna, aby Gdynia czy Wejherowo i Gdynia były samodzielne w zakresie całości lecznictwa, dlatego chętnie korzystano z tych i z lekarzy gdańskich i sopockich i na operacje i na i rodzono również tutaj na terenie Gdańska i było to czymś naturalnym. Dopóki, i to wydaje się nastąpiło na początku lat 30., nie wykształciły się takie elity lekarskie, dopóki nie stało się to tak troszkę modne jednak, żeby pojawiać się u tych lekarzy gdyńskich. Pierwszy lekarz w Gdyni, 23 rok, a w 29, kiedy już mówimy o kilkudziesięciotysięcznym mieście, tam było bodaj 7-8 lekarzy, z czego 3 specjalistów, więc tak naprawdę wybór był nieduży. No, tam w niektórych specjalizacjach to były w okresie dwudziestolecia między jednego, jedna, dwie osoby, tam dwoje, troje okulistów na przykład. To jak już na miasto w 1939 roku, które miało prawie 130 tysięcy mieszkańców, to tak naprawdę nie było dużo. Więc Gdańsk cały czas przyciągał, do Gdańska przyjeżdżano, nawet w tej drugiej połowie lat 30., jak już te relacje były napięte. To znaczy, że jeżeli w jakimś porcie była znalazła, to zaraz świat o tym wiedział. To tak, bo to trafiało przez takie międzynarodowe biuro, bodaj w Genewie było to już wówczas to rozpowszechniane, był obowiązek zgłaszania tych chorób, no nie zawsze to robiono, na pewno, tak musiało to wyglądać, ale już od momentu, port, jeżeli chciał być pełnoprawnym, to musiał pewne standardy wprowadzić, pewne procedury i tego się w Gdyni na pewno i w Gdańsku no, niewątpliwie również trzymano. To za duże było ryzyko, bo to była utrata wiarygodności w przypadku Gdyni chociażby, no to była już utrata wiarygodności dla całego państwa po prostu. No, jakby jedyny port taki z pełną funkcjonalnością miał być
miał być zamknięty, czy dasem na niego miał być ograniczony? Mnie zainteresowała sprawa kolonii organizowanej w Sopocie i czy posiada pan głębsze informacje na temat co to były za dzieci, znaczy jakiej narodowości i z jakich rodzin pochodzące i też kto dofinansował te kolonie. Znaczy ja, no, ja myślałam, czy były z ubożych. Ja przyglądałem się tym koloniom, które były na terenie Gdyni raczej, ale one no, niejednokrotnie odwiedzały Sopot, ale były to raczej wycieczki. Starano się tak w duchu patriotyzmu odwiedzać no, swój odcinek wybrzeża. Do Gdańska jako do no, polskiego, tylko akurat jako wolnego miasta, też przyjeżdżano, ale ze względów finansowych raczej się tam nie zatrzymywano, podobnie w Sopocie. Ja pokazałem zdjęcie, które jest w Muzeum akurat Sopotu, bądź dzięki Muzeum Sopotu pozyskane, ale akurat odnośnie tego zakładu czy tych kolonii nie mam bliższych informacji. No, na tej Gdyni się bardziej koncentrowałem. No, na Arłowie to już tak bardzo blisko tego Sopotu, ale jednak tych sopockich jakby wątków nie badałem. No nie tak. Czyli co mógł pan powiedzieć na temat kolonii tych organizowanych? Tych gdyńskich chociażby. No, tak, czy na, wiem, że polskie, to no, tych, polskie. Tak, tak, no, ale gdyńskich w sensie lokalizacyjnym. Mhm. To no, na kąpiele słoneczne, na taką regenerację, na hartowanie przyjeżdżano tak naprawdę z różnych stron. Najpopularniejsze były oczywiście te z bliższych rejonów, czyli z Kaszub, z Pomorza, z Wielkopolski ewentualnie. I no, te turnusy były dość długie i no, tak jak wspominałem, chodziło o to, żeby te dzieci umiejętnie, dobrze i bezpiecznie dożywić. Chociaż cukier, taki biały, czysty cukier też im tam rozdawano jak trzeba, bo tak to rozumiano tą kaloryczność, prawda? No, trzeba było tych kalorii dostarczyć. Gdyni było między innymi takie lotnisko błogosławionego Boboli, imienia błogosławionego Jędrzeja Boboli, gdzie takie całe grupy, całe turnusy przyjeżdżały z różnych stron i tak jak wyczytywałem, one były pod w miarę stałą opieką lekarza, to znaczy był jakiś zakontraktowany na dochodząco, nieważne czy to była grupa z bliska czy z daleka, to on był w stanie nie tylko zrobić takie badania czy taki przegląd na początku i na końcu, ale również interweniować w sytuacjach jakichś tam zatruć chociażby, czy jakiegoś tam pogorszenia stanu zdrowia. Także to było bardzo popularne i Gdynia akurat, czy całe wybrzeże, no bo to właściwie od Mierzei Chelskiej przez Kutw, całe wybrzeże było odwiedzane przez tego typu grupy. No one tak dość tradycyjnie, bo w szkołach często spały, czy w namiotach zbiorczych, czasem w takich blaszakach, jak właśnie u tego Boboli. Także no tyle, jakby tak na teraz to tyle, ale jeżeli miałaby pani jakieś dalsze pytania, ewentualnie to mogę jeszcze dać namiar, bo to doszukam czegoś. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem zapytać, czy po prostu przygotowując temat, pan spotkał się może z jakimiś tu skargami ze strony po prostu obywateli, którzy tu przebywali w Gdańsku na przykład, na, jakby to powiedzieć, na pułap świadczeń w ten sposób, że na przykład był ubezpieczony, ale na przykład już tam jak było coś chirurgicznego trzeba zrobić, to i tak trzeba było płacić. Czy coś takiego może, znaczy, to, może inaczej, znaczy, bo pewnie były różne pułapy. W odniesieniu do czasów najnowszych, to takich skarg moglibyśmy zebrać na setki, na tony. Ale to jakby teraźniejszość. Natomiast ja nie badałem tak dokładnie okresu Wolnego Miasta na tyle, żeby móc takie skargi prześledzić. Wiem, że były problemy jakby ze zwrotem kosztów, ze zwrotem nakładów podniesionych przez mieszkańców Polski, którzy leczyli się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Czasem taka pomoc niesiona przez lekarzy gdańskich była w pełni uzasadniona. Czy przy okazji pobytu, czy przy okazji jakiegoś nagłego zachorowania, operacji chirurgicznej, której w Gdyni lub w Wejherowie nie można było wykonać. No to ta osoba musiała jechać do Gdańska. Miała możliwość zwrotu, miała możliwość refundacji przez kasę, ale no to trzeba było wtedy przejść przez całą tą machinę. Nie było to dobrze widziane, może tak. I zwłaszcza w latach 30. już to korzystanie z lekarzy gdańskich, z infrastruktury tej medycznej nie było po prostu popularne, no ze zrozumiałych względów, prawda? Zaogniały się te relacje, ale no, tak bezpośrednio, żebym skargił już na terenie Gdańska, to bo właśnie myślałem, że czasem, że
czasem pan natrafił na takie właśnie sytuacje. Na przykład ktoś się ubezpieczył na przykład na 500 zł obecnych w skali tam jakiegoś czasu, kilku lat na przykład, a tymczasem było potrzeba wykonać coś większego i wobec tego już ten pułap ubezpieczenia, który obywatel X miał, to już nie obejmował tam jakiejś operacji. No byłoby ciekawe. Ja przytoczę słowa mojego kolegi, jak zwróciłem się do niego z prośbą o pomoc właśnie w tej sprawie, mówię, no ty jesteś blisko tematu. On mówi, Marcin, ja nie badam tematu. Jakbym badał, to czytałbym źródła. Jeżeli czytam literaturę, tak jak ja w kontekście Gdańska tutaj, no to jednak go nie badam, no tak popularyzuję, przedstawiam, ale ten, ja do tych gdańskich źródeł no, tutaj akurat nie sięgnąłem. Także niestety nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. A jak było w innych miastach Wolnego Miasta, czyli w Nowym Stawie albo w Nowym Dworze? No tu ograniczyłem się jednak w tej prezentacji do samego Wolnego Miasta Gdańska, do samego Gdańska, przepraszam, ponieważ nie natrafiłem przez te x lat, jak zajmuję się badaniami Gdyni, nie natrafiłem na takie żadne też powiązania między Gdynią, Gdynianami, a lecznictwem właśnie poza Gdańskiem lub Sopotem. Może do takiego dochodziło sporadycznie, ale ponieważ no, nie było to w kręgu moich tych podstawowych zainteresowań, to też tego nie zgubiłem. Zresztą tutaj na trzy kwadranse, żeby tak zestawić tak dużo na trzy kwadranse, ja musiałem z wielu wątków zrezygnować. A między innymi sanatorium bardzo ciekawe powstało też pod Gdańskiem w owym czasie, także ta infrastruktura była i rozwijała się na terenie całego Wolnego Miasta, nie tylko w historycznym Gdańsku. Czy ma pan może zamiar tę swoją pracę doktorską wydać drukiem, albo może już wyszła, albo może rozwinąć te badania, jakąś taką popularną książkę napisać, bo to takie ciekawe, co pan robił. No bardzo, bardzo mi miło. Jest w planie wydawniczym na 2015 rok Muzeum Miasta Gdyni ta praca, przy czym, no, może nie powinienem się przyznawać, ale już w jednym roku była i nie zdążyłem, więc no muszę jeszcze zewrzeć szyki i będzie wówczas wydana, ale to jest praca, tak jak już podkreślałem, dotycząca Gdyni, czyli organizacja stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni w okresie... Napisze pan jakąś taką książkę popularną do czytania dla ludzi? Myślę, że tak, jeżeli będzie odbiór, jeżeli będzie zainteresowanie, to no, miło mi to słyszeć. To owszem, postaram się coś napisać. Ja jeszcze no, jedną rzecz zaproponuję tutaj w kontekście tych pytań, bo co prawda jestem tu, przedstawiałem ten temat prywatnie, no, ale zostałem zaprezentowany jako pracownik Muzeum Emigracji w Gdyni. No, teraz jesteśmy tuż po przeprowadzce do celowej siedziby do Dworca Morskiego i tak naprawdę te prace związane z uruchomieniem muzeum, otwarciem na przełomie maja i czerwca są tak ważne, że one odciągają mnie od tej pracy badawczej, od tego, co tak kocham najbardziej. Ale pomimo tego no, będę próbował publikować. Jeżeli mieliby Państwo no, przy okazji jakieś pytania związane z tym wątkiem, to też chętnie odpowiem. Jak już się nam wyczerpią te kwestie czysto medyczne. Zarówno obóz emigracyjny, jak i Dworzec Morski tu były w prezentacji ujęte. I to nie tak na siłę, żebym chciał zareklamować to moje miejsce pracy, ale po prostu to był taki specyficzny pion lecznictwa, pion medyczny może, nie lecznictwa, który był wówczas obecny. I on był związany z takim dość niemiłym i źle się kojarzącym wątkiem jednak selekcji. To znaczy z jednej strony trzeba było te osoby no, po prostu przebadać, zakwalifikować do tej podróży, czy się nadają, czy nie, ale z drugiej w odniesieniu do przyjeżdżających, do tych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, to wydaje się, że na tej wyspie Ellis Island tam już to był rodzaj już nie tyle badań, ale często właśnie takich troszkę selekcji na tle rasowym. Może się wydawać, że tam już takie początki tej eugeniki były wprowadzane, bo mając tak ogromny materiał, na wyspie Ellis Island to była ta wyspa, do której przez kilka dziesięcioleci przybywali wszyscy, którzy z Europy czy z Afryki docierali do Stanów Zjednoczonych. Oni mieli tam tak ogromne pole do badań ze względu na miliony ludzi różnej narodowości z różnych stron, że tam właśnie te badania poszły w stronę takich już dość mocno zakorzenionych rasowo, że tak powiem. Także te wątki medyczne się tak przeplatają, one są
one są obecne i w życiu, jak wiemy, ale też w tej historii bardzo mocno. To wszystko będzie w tym muzeum tutaj? No tam akurat tak, tam postaramy się zaprezentować różne oblicza emigracji. Z jednej strony emigrację jako proces, jako ten wyjazd, jako decyzję, czasem jako przymus, bo tak było chociażby w odniesieniu do rozbiorów, jak i do eksodusu dwóch wojen, ale będziemy też chcieli pokazać dla tego człowieka, który sam decydował, który po prostu chciał coś zmienić, któremu zależało na poprawie swojego losu, przedsiębiorczego, chętnego do wyzwań, odważnego. I z drugiej strony pokazać diasporę polską, czyli tą naszą obecność w różnych częściach świata. Nas jako naród, nas jako społeczeństwo, w tym pojęciu historycznym. Te dobre przykłady, które trzeba podnosić. No i też takie, no nie powiem przeciętne, ale te masowe, czyli te najczęstsze, czyli Polaka jako pracownika integralnego, jednak fizycznego, który no przez ileś dziesięcioleci musiał się naprawdę starać, on i całe jego otoczenie, żeby któreś pokolenie poszło na studia, żeby kolejne pokolenie trafiło do rad na przykład miasta, żebyśmy mieli polskiego pierwszego senatora czy kongresmena w Stanach, też musieliśmy czekać kilkadziesiąt lat. Więc to też postaramy się pokazać. A bardzo ciekawe wątki, to jeszcze może na koniec powiem. No, w Gdyni zachował się ten zarówno obóz emigracyjny, jak i Dworzec Morski, czyli obiekty historyczne, które były świadkami tych migracji. Natomiast w odniesieniu do Gdańska wiemy, że takie obozy emigracyjne na początku lat 20. funkcjonowały, dwa były konkurencyjne, w Wisłoujściu i na Przeróbce, na terenie Trojdenu. Wiele lat temu pan Hajduk pisał na ten temat, a potem tak naprawdę ten wątek czy Nowego Portu, czy Wisłoujścia, czy Przeróbki tak jakby odszedł troszkę w zapomnienie. I nam, patrzącym teraz w Muzeum Emigracji na infrastrukturalnie, na początek, żeby chociażby wytypować te miejsca, przez które wyjeżdżano, jest niesamowicie trudno dotrzeć do materiału z Gdańska. Po prostu bardzo trudno. I tu Muzeum Historyczne Miasta Gdańska bardzo było pomocne mi w tym akurat, jeżeli chodzi o zbiór, jeżeli chodzi o tę kartotekę, którą zgromadzili w tym wątku, ale no, zarówno tam, jak i w Panie nie ma zbyt wiele informacji o tym gdańskim punkcie emigracyjnym, czy w Nowym Porcie, czy właśnie w Wisłoujściu. Także to są tematy, które być może wypłyną niedługo. No, miejmy nadzieję, że tak, bo to ważny element historii obu tych miast. A na Przeróbce to tam panu się udało zlokalizować, gdzie to obozy? Nie, do końca nie. Znaczy, mam notatkę, jakieś koszary były w Wisłoujściu, a na Przeróbce nie wiem, czy te obiekty się zachowały, czy tam szczerze. Nie, ale to tam był ten podobny jeden z podobozów tam w Przeróbce. Był jeden taki w 1915 chyba. One wykorzystywały tą infrastrukturę, która taką barakową, która była powstała w czasie I wojny światowej. I to wiemy akurat, ale na przykład fotografii, bo ten materiał fotograficzny się zachował. Te obiekty, ale tylko podejrzenie. Ale paszporty z pieczątkami gdańskimi już w zbiorach Muzeum Emigracji są, czyli ta odprawa odbywana na terenie Gdańska, czy reemigracja, bo to już na sam koniec naprawdę tu powiem o tym, że przecież jak trzeba było przypływać do tej ojczyzny, która walczyła, świeżo odrodzona, walczyła z bolszewizmem, to płynięto przecież przez Gdańsk wówczas. I ta reemigracja, ta fala takich patriotycznych powrotów, która równie szybko się skończyła, co zaczęła, bo to były tam lata 20-23, to również ona była przekierowana właśnie przez te obozy, przez obóz gdański w Nowym Porcie. To też ciekawy wątek. Może uda się go zgłębić. Tak troszkę tak zasiałem do ziarna, może ktoś z Państwa ma jakieś informacje, to z przyjemnością w kuluarach wysłucham. Fascynujące. Panie Jerzyś? Przemyć temat, bo tu Pan zadał pytanie. Ja bym zrozumiałem, że Pan powiedział, że jeżeli mieszkaniec Gdyni, Pana chciał skorzystać z kasy chorych, prawda?
to pan mówi, że niechętnie... Znaczy, jeżeli w Gdańsku. Ale kto niechętnie leczył? Władze polskie niechętnie zwracają pieniądze? Czy... No właśnie tak, o to chodzi, że władze niechętnie zwracają pieniądze. No z jednej strony zagranicą, a poza tym ta zagranica, mimo że tak bliska, no nie była najsympatyczniejsza w odbiorze, że tak powiem. Te relacje się tak zaogniały, że po prostu... No, niechętnie na to patrzono. Ale to jest temat zdecydowanie szerszy, bo to można by i o wojnach celnych mówić, i o takiej wymianie towarowej. Były z aprowizacją na przykład były bardzo duże problemy, bo Gdańsk miał swoje potrzeby i miał pieniądze, żeby te potrzeby realizować. Czyli Gdańsk na przykład skupował mleko chociażby, którego brakowało na Pomorzu. No i były akcje specjalne, rolnicy jedni na drugich, że no nie sprzedawaj Niemcowi, przecież u nas potrzeba. No ale tu w skupie było, dajmy na to, za 5 zł, a tam mogłeś mieć przeliczenie 3 razy więcej, no to wielu korzystało. Także tutaj no, te wzajemne relacje to jest tak osobny i tak duży temat, że ciężko go teraz podnosić. Ja, wracając do spraw medycznych, to po prostu to było dla niekorzyścią na tego mieszkańca Gdyni. No było tak, było z niekorzyścią, było. Mogło się rzeczywiście tak wydarzyć. Przy czym to nie jest tak, że nie przepuszczono go na granicy, jak chciał jechać i potrzebował pomocy, tylko po prostu miał potem z tą refundacją, tak, takie brzydkie słowo na R, problemy z refundacją. No, życie po prostu. Dzisiaj mamy ten sam problem. Jeśli chodzi o ten właśnie tam wojnę i tak dalej, no to ja też chciałem przypomnieć, że między innymi na stacji Warszawa Główna to były też słynne plakaty, transparenty, że nie do Sopotu, tylko do Lwowa na kurację, czy też powiedzmy na wypoczynek. No to jest polski patriota nie wypoczywa w Sopocie. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to... A nie, to w takim razie, jak rozumiem, powinniśmy się już czuć zaproszeni do Muzeum Gdańskiego. Jak najbardziej. I na pewno odwiedzimy pana doktora. Dziękujemy za piękny wykład. Dziękuję jeszcze raz. Za zaproszenie.